Dzień bez flesza dniem straconym. Zapraszam. Przejście Fall Guys Ultimate Knockout na model free-to-play okazało się strzałem w dziesiątkę. W ciągu zaledwie 2 tygodni grę przetestowało ponad 50 milionów osób. Pod względem tempa pozyskiwania nowych graczy Fall Guys przebiło takie hity jak Call of Duty Warzone, Apex Legends czy Fortnite. Pozostaje pytanie, czy uda się mu utrzymać zainteresowanie przez dłuższy czas. Najnowsza produkcja CD Projektu jest już dostępna w sprzedaży. Chodzi o Gwint Mag Renegade, czyli singlową, fabularyzowaną karciankę opowiadającą historię maga imieniem Alzur. Sama rozgrywka jest podobno bliższa tej, którą znamy z trzeciej części Wiedźmina, niż z multiplayerowego Gwinta. Gra jest dostępna na PC-tach oraz urządzeniach mobilnych w cenie 36 zł. Diablo Immortal otrzymało pierwszą aktualizację zawartości. Do gry trafił nowy karnet bojowy sezonu drugiego, boss piekielnego relikwiarza oraz weekendowe wydarzenie zatytułowane Wygłodniały Księżyc. Gracze nie kryją rozczarowania zarówno zawartością, jak i powolnym tempem rozwoju gry. Haker odpowiedzialny za sprzedaż botów do World of Tanks i World of Warships został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2,5 roku. Andriy Kirsanow prowadził interes od 2015 do 2021 roku. Studio Wargaming wyceniło wyrządzone przez niego szkody na 670 milionów rubli. Luke Ross, twórca modów umożliwiających granie w GTA 5, Red Dead Redemption 2 i w Mafie, z wykorzystaniem gogli VR otrzymał od firmy Take-Two żądanie ich usunięcia. Podstawą roszczeń ma być naruszenie praw autorskich. To nie pierwszy przypadek, gdy Take-Two demonstruje swoją niechęć wobec moderów. Wcześniej wezwanie do sądu otrzymali chociażby twórcy odświeżonych wersji GTA 3 i GTA Vice City. Zapowiedziano The Division Resurgence, czyli nową strzelankę od Ubisoftu. Ma to być darmowa, mobilna odsłona popularnej serii, oczywiście wyposażona w system mikropłatności. Premiera planowana jest na przyszły rok. Tyle na dziś. Hej!